Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Bądziul, jestem product managerem w firmie ALAB Laboratoria i właśnie cieszę się, że tak licznie Państwo zdecydowali się z nami dziś połączyć, aby zgłębić temat choroby, która ma bardzo wiele twarzy i której zdiagnozowanie w Polsce trwa około 9 lat, a mowa tu właśnie o celiakii. Dzisiaj jest z nami właśnie ekspert, pani profesor, doktor habilitowana, pani Bożena Cukrowska, która jest pediatrą, immunologiem, jak również jest kierownikiem pracowni immunologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 2014 roku pani profesor pełni również funkcję przewodniczącej sekcji celiakalnej Polskiego Towarzystwa Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, jak również jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji międzynarodowych oraz krajowych. A jeszcze tak ze swojej strony dodam, że pani profesor była pierwszym ekspertem, który rozpoczął właśnie cykl webinarów w ALAB Laboratoria, to dlatego tym bardziej jest nam niezmiernie miło gościć panią profesor po raz kolejny z nami. Jestem przekonana, że dawka wiedzy, którą otrzymamy podczas dzisiejszego spotkania, usatysfakcjonuje nas wszystkich. Jeszcze chciałabym tak pokrótce powiedzieć, że jeżeli pojawią się u Państwa jakieś pytania, to proszę zadawać je za pośrednictwem czatu. Na pytania odpowiemy po wykładzie i po krótkim filmie. Natomiast webinarium zostanie również nagrane i umieszczone na naszym kanale na YouTubie, więc serdecznie zapraszam Państwa do subskrypcji. A teraz nie przedłużając, oddaję głos pani profesor. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tak miłe powitanie. Nie wiedziałam tego, że rozpoczęłam serię webinariów ALAB Laboratoria, to tym bardziej czuję się zaszczycona, że drugi raz zostałam zaproszona, może nawet i trzeci, nie pamiętam, na nasze spotkania. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić problemy związane z celiakią i pokazać, w jaki sposób możemy ją diagnozować, tym bardziej, że w 2020 roku pojawiły się nowe kryteria diagnostyczne, jeżeli chodzi o celiakię. Także bardzo serdecznie witam, bardzo zachęcam do zadawania pytań, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli będzie czas nas ograniczał, no to wtedy na maila na pewno wyślemy odpowiedzi. Także bardzo proszę o rozpoczęcie prezentacji. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Różne oblicza celiakii, aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki i badań przesiewowych w grupach ryzyka. Szanowni Państwo, bardzo lubię jednak zaczynać takie wykłady od historii. Proszę zwrócić uwagę, że celiakia, pomimo że wiemy o niej już bardzo dużo, dużo się o niej mówi, to jednak jest nową chorobą. Przed wojną śmiertelność, jeżeli chodzi o celiakię, była w granicach 30%. Nie wiedziano, co to jest za choroba. Głównie chorowały dzieci, wtedy ją to diagnozowano u dzieci. I 30%, tak jak rozmawialiśmy tutaj, to jest naprawdę śmiertelność nawet wyższa niż obecnie wysoka śmiertelność spowodowana zakażeniem COVID-19. Więc jak bardzo zmieniło się nasze spojrzenie na tę chorobę w przeciągu niecałych tych 70 lat. Dopiero 53 rok, czyli lata 50., przyniosły nam pewne spojrzenie na możliwe przyczyny tej choroby. Wtedy też holenderski lekarz Karel Dicky opisał tak zwaną klasyczną postać celiaki. Ta choroba dotyczyła głównie małych dzieci do drugiego roku życia. Objawy choroby pojawiały się o 4 do 6 tygodniach po wprowadzeniu do diety produktów mącznych, a dominowały objawy ze strony przewodu pokarmowego. Główny objaw celiaki to była biegunka przewlekła o typie takiej biegunki tłuszczowej, a dzieci w związku z tym, że miały te przewlekłe biegunki, które trwały tygodniami, miesiącami, były niedożywione, z dużymi brzuchami, z obniżonym napięciem mięśniowym, utrata masy ciała była oczywiście normą, z niedokrwistością i różnymi niedoborami żywieniowymi. I to właśnie po raz pierwszy pan doktor Dicky zauważył
korelację pomiędzy spożywaniem wtedy pszenicy a występowaniem takich objawów. Parę lat trwało, żeby opublikować te spostrzeżenie. Ciągle nie wiedziano, dlaczego tak jest, ale to się wszystko zmieniło na przestrzeni lat. I proszę Państwa, XXI wiek, zupełna zmiana. My już w tej chwili wiemy, że celiakia to nie jest choroba wieku dziecięcego, to jest choroba zarówno dzieci, jak i dorosłych, a częstość jej występowania no, rośnie dosyć szybko i obecnie mówimy, że nawet 1%, czyli co setna osoba spośród populacji europejskiej ma celiaki. Między innymi spowodowane jest to tym, że mamy bardzo dobre narzędzia diagnostyczne i to wiek XXI rozwinął nam te narzędzia diagnostyczne. Głównie chodzi o badania przeciwciał. Jak obecnie definiujemy celiakię? Jeszcze chciałabym przypomnieć inne terminy określające tę chorobę. To może być choroba trzewna, bardzo popularna nazwa w literaturze polskiej, czy też enteropatia glutenozależna, mniej popularna nazwa, ale w tej chwili przyjęło się to określenie celiakia z angielskiego celiac disease i jest chyba ono raczej dosyć popularne. A więc po pierwsze, obecnie wiemy, że jest to choroba, która ma podłoże immunologiczne, a w zasadzie autoimmunizacyjne, czyli są przeciwciała przeciwko własnym tkankom. Która jest ta choroba spowodowana spożywaniem glutenu, występuje u osób z predyspozycją genetyczną w każdym wieku i charakteryzuje się już nie tylko tą postacią klasyczną, ale bardzo zróżnicowanymi objawami klinicznymi, typowymi zmianami w błonie śluzowej jelita cienkiego i Państwo tu widzą, jakie to są zmiany, całkowity zanik kostków jelitowych, obecnością w surowicy specyficznych, swoistych przeciwciał, a także haplotypem, czyli tymi predyspozycjami genetycznymi, haplotypem HeLa DQ2, DQ8. Proszę Państwa, nie ma celiaki bez glutenu. Co to jest ten gluten? Jest to taka dosyć umowna nazwa mieszaniny różnych białek, prolamin, glutenin, które znajdują się w ziarnach zbóż, no i które oczywiście znajdują się w mące. Gluten odpowiedzialny jest za to, że nasze ciasto, jakie wyrabiamy, jest takie lekkie, dosyć puszyste, a więc ma bardzo wiele dobrych właściwości, jeżeli chodzi o kuchnię. No natomiast nie zawsze dobrze to działa, jeżeli chodzi o zdrowie, nasze zdrowie, a zwłaszcza tych osób z predyspozycją genetyczną. Czyli gluten to białka zawarte w pszenicy i to są gliadyny. Przy czym chciałabym tu Państwu powiedzieć, że nie jest prawdą, że te stare odmiany pszenic nie zawierają gliadyny. Dotyczy to wszystkich odmian pszenic, i tych nowoczesnych, i tych starszych, czyli gliadyna zawarta jest w pszenicy, jak i w pszenżycie. W jęczmieniu zawarte są białka nazywane jako hordeiny, natomiast w życie sekaliny. I te wszystkie białka, żeby już nie pamiętać tych dosyć skomplikowanych nazw, to jest gluten. No i spożywamy gluten i co się dzieje, kiedy, że mamy takie objawy, które powodują rozwój tej choroby. Proszę Państwa, otóż ten spożywany gluten dostaje się do przewodu pokarmowego i tam w jelitach pod wpływem peptyd żołądkowych i trzustkowych jest trawiony, ale niestety my jako gatunek ludzki nie mamy enzymu, który potrafi trawić te peptydy glutenowe do aminokwasów. My wiemy, że w tych peptydach, które są immunoreaktywne, które indukują chorobę, jest bardzo dużo glutaminy i proliny, takich połączeń. Nie potrafimy tego trawić. Niektóre bakterie to potrafią, ale nie my. I powstają takie w granicach 33 aminokwasów, trochę mniejsze peptydy glutenowe, które mają zdolność przenikania przez nabłonek jelitowy do naszego organizmu. I co się takiego dzieje, że doprowadza to do rozwoju choroby? Otóż przenikają te peptydy, widzicie Państwo, i tutaj w tej tak zwanej blaszce właściwej dochodzi do procesu deaminacji peptydów. Deaminacji to znaczy ta glutamina zostaje deaminowana przez enzym, który znajduje się w naszym ciele,
enzym transglutaminazę tkankową do postaci takich peptydów deaminowanych, które mają bardzo silne powinowactwo, proszę zobaczyć, właśnie do tych cząsteczek HeLa, DKU2, DKU8, które ma każdy chory na celiakię. Odbywa się to przy udziale makrofagów. One prezentują te immunoreaktywne, deaminowane peptydy do naszych limfocytów i cała kaskada procesów, już nie będę ich dokładnie omawiała, ale immunologicznych, prowadzi z jednej strony do pobudzenia limfocytów B produkujących swoiste przeciwciała, a z drugiej strony do aktywacji komórek układu immunologicznego, najróżniejszych, które produkują różne cytokiny i one odpowiadają za te zmiany w błonie śluzowej jelita cienkiego, które doprowadzają do stanu zapalnego i zaniku kostków jelitowych. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o produkcję swoistych przeciwciał, to proszę zauważyć, że te przeciwciała najbardziej swoiste skierowane są przeciwko tej transglutaminazie tkankowej, czyli enzymowi, który bierze udział w deamidacji peptydów, przeciwko endomyzom, za chwilkę powiem, że to jest też transglutaminaza, i przeciwko peptydom, deamidowanym peptydom gliadyny albo gliadynie, czyli te stare nasze przeciwciała AGA. Proszę Państwa, ciągle jednak, nawet wśród lekarzy, panują pewne mity dotyczące celiaki. Pierwszy mit to jest taki, że jest to choroba wieku dziecięcego. Państwo już wiecie, że to nieprawda. Obecnie 60% nowych rozpoznań celiaki dotyczy osób dorosłych. Celiakia może być nawet zdiagnozowana u osób dosyć wiekowych, powiedzmy, w granicach powyżej 70-80 roku życia. Też zdarzają się takie przypadki. Drugi mit, że nie ma biegunki, nie ma celiaki bez biegunki. To też jest nieprawda. Obecnie dominują różne postacie nieklasyczne, nietypowe celiaki. Często są to objawy spoza przewodu pokarmowego i wręcz nawet mogą występować zaparcia, a nie biegunki, czy też bóle brzucha albo wzdęcie. No i trzeci mit, że osoby, które chorują na celiakię, to muszą być osoby z niedoborami masy ciała. I to jest zupełna nieprawda. Nasze badania pokazują, że około 1/3 chorych na celiakię ma tylko niedobór masy ciała w Polsce wśród pacjentów do 20 roku życia, a 10% tych pacjentów ma nadwagę, a nawet otyłość. Przy czym na przykład podobne badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że nawet do 40% chorych na celiakię ma nadwagę i otyłość. A więc też celiak jak najbardziej może być osobą otyłą. Także to są takie mity, które panują i mam nadzieję, że już Państwo będziecie widzieć, że one są nieprawdziwe. Jeżeli chodzi o postaci celiaki, wspomniałam o tej klasycznej postaci, która najczęściej dotyczy dzieci poniżej 2 roku życia, ale obecnie dominują te nieklasyczne postaci. Jest to najczęstsza postać celiaki. Ona występuje w każdym wieku. Dotyczy dzieci, rzadziej u dzieci tych mniejszych występuje, częściej u tych starszych, ale może być też u dzieci w wieku przedszkolnym. I dominują w tej postaci objawy pozajelitowe. Niedokrwistość, niedobór masy ciała, zaburzenia psychiczno-neurologiczne, zaburzenia ze strony układu rozrodczego, nawracające aftowe zapalenia jamy ustnej, defekty szkliwa zębowego, obniżenie gęstości mineralnej kości, bóle stawów, zmiany skórne, czy też tylko czasami objawy laboratoryjne, na przykład podwyższenie transaminaz w surowicy. Jeżeli chodzi o objawy jelitowe, wcale nie muszą to być biegunki, ale mogą, i one występują, ale mogą być też tylko nudności, wzdęcia, wymioty, biegunki na zmianę z zaparciami, czy też, jak powiedziałam, zaparcia lub bóle brzucha. Jest jeszcze tak zwana postać subkliniczna, która dotyczy głównie pacjentów z grup ryzyka i kiedy robimy badania przesiewowe, nagle się okazuje, że ktoś ma celiakię, a on mówi, ale przecież mi nic nie dolega. Oczywiście to najczęściej tak mówią ludzie, którzy za bardzo nie przyjmują się swoim zdrowiem, ale jak pogłębimy ten wywiad, to jednak okazuje się, że tak mają takie objawy jak wzdęcia brzucha, przewlekłe zmęczenie, że mają jednak jakieś niedobory, zaburzenia laboratoryjne.
i postać potencjalna celiaki, kiedy nagle mamy dodatnie swoiste przeciwciała, na przykład w testach przesiewowych, brak objawów, a badania histopatologiczne, czyli badania wycinków jelita cienkiego, nie pokazują tych typowych zmian. Na razie obserwujemy, takie dane są, że w takiej postaci nie powinniśmy wprowadzać leczenia dietą eliminacyjną, ale powinniśmy obserwować pacjentów. Proszę Państwa, tak jak już wspomniała Pani, która wprowadzała dzisiaj moją osobę w to webinarium, celiakia, pomimo tego, że wiemy o niej bardzo dużo, to jest ogromny problem, jeżeli chodzi o diagnostykę. Uważa się, że znaczna część przypadków tej choroby nadal pozostaje bez diagnozy lub ma bardzo opóźnioną diagnozę. Często porównuje się celiakię do właśnie tej góry lodowej. Kiedyś mówiono, że ten czubek góry lodowej wystającej nad tą płaszczyzną, poziomem wody, to były postacie klasyczne. Teraz raczej mówimy, że to są postacie rozpoznane, a tych nierozpoznanych jest znacznie, znacznie więcej. Nasza grupa badawcza wspólnie tu z panią doktor Emilią Majsiak prowadziła badania dotyczące tego, jak długo ten proces diagnostyczny, jeżeli chodzi o celiakię, odbywa się w Polsce. I proszę Państwa, wyniki tych badań zostały w tym roku opublikowane, także bardzo się cieszę, że mogę Państwu tutaj pokazać je w prestiżowym czasopiśmie. I wyniki pokazały, że w Polsce to jest nadal wyzwanie diagnostyka celiaki, a główny problem diagnostyczny dotyczy pacjentów dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że jak te badania pokazały, celiakię średnio zdiagnozowano w tej grupie, która odpowiedziała na ankiety, po około 7 latach od wystąpienia pierwszych objawów. I w porównaniu z badaniami angielskimi, gdzie ta długość wynosiła prawie 13 lat, ale one były prowadzone 10 lat temu, to wydawało się, że nie jest tak źle. Ale proszę zobaczyć, że diagnoza u dzieci była postawiona po około 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów, natomiast u dorosłych po około 9 latach. Korzystając z okazji, chciałabym jednocześnie bardzo podziękować wszystkim osobom, które brały udział w tym badaniu, może nas słuchają, bo proszę Państwa, to badanie było przeprowadzone wśród członków Polskiego Towarzystwa Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej i to bez ich zaangażowania i odpowiedzi na te pytania załączone w tej ankiecie, no nie byłoby takich wyników, ale proszę zwrócić uwagę, że tak, celiakia nadal jest problemem diagnostycznym. W takim razie u kogo powinniśmy w ogóle wykonywać badania w kierunku celiaki. Trochę się powtórzę, bo dotyczy to pacjentów, którzy mają określone objawy, które sugerują celiaki. A więc to są objawy ze strony przewodu pokarmowego, tak jak przewlekła i okresowo występująca biegunka, przewlekłe zaparcia, które nie reagują na leczenie, przewlekły ból brzucha, rozdęcia, wzdęcia brzucha, nawracające nudności, wymioty. Ale jak mówiliśmy, znacznie częściej występują objawy spoza przewodu pokarmowego, takie jak utrata masy ciała, zaburzenia rozwojowe, niskorosłość u dzieci, opóźnienie dojrzewania płciowego u dorosłych, niepłodność i zarówno dotycząca mężczyzn, jak i kobiet, chociaż choroba częściej występuje u kobiet, nadwrażliwość, przewlekłe zmęczenie, neuropatie, bóle głowy, takie migrenowe. Mieliśmy przypadek dziecka, gdzie jedynym objawem był przewlekły migrenowy ból głowy. Dalej, co może sugerować celiakię? Zapalenie stawów, bóle stawów, przewlekła niedokrwistość niedoborowa, głównie z niedoboru żelaza, ale też obniżona mineralizacja kości, powtarzające się złamania, nawrotowe, aftowe zapalenia jamy ustnej, defekty szczkliwa, czy też zmiany na skórze. I takim typowym przykładem zmian to jest opryszczkowate zapalenie skóry, choroba Düringa lub też zaburzenia laboratoryjne, podwyższenie alatów, aspatów w surowicy krwi. Oprócz tej grupy, która wskazuje na to, że może być celiakia, z grupy, która ma objawy, które wskazują na to, że może być celiakia,
Badania w kierunku celiaki, tak zwane badania przesiewowe, powinniśmy również wykonywać w grupie pacjentów należących do zwiększonej grupy ryzyka rozwoju celiaki. I zgodnie z nowymi rekomendacjami wymienione są te grupy, w których powinniśmy zawsze wykonywać badania przesiewowe w kierunku celiaki. Przede wszystkim są to krewni pierwszego stopnia, rodzice, dzieci, rodzeństwo. Około 10% krewnych choruje na celiakię. Dalej to są osoby, które mają choroby współistniejące z celiakią. Przede wszystkim cukrzyca typu pierwszego, autoimmunizacyjne zapalenia tarczycy, głównie choroba Hashimoto czy Gravesa-Bassettowa, autoimmunizacyjne choroby wątroby i zespół chorób genetycznych, takich jak zespół Downa, Turnela, zespół Williamsa, oraz niedobór immunoglobuliny A, deficyt, również co 10. osoba z niedoborem może mieć celiakię. To są grupy ryzyka rozwoju celiaki, których no, jesteśmy zobowiązani jako lekarze wykonywać takie badania przesiewowe, ale proszę zwrócić uwagę, że wydaje się, że nie tylko te grupy powinny być objęte badaniami przesiewowymi, bo jak widzicie Państwo na tym przezroczu, na czarno zaznaczone są choroby, które nie są włączone do tych rekomendacji, ale w których częstość występowania celiaki jest prawie sześciokrotnie czasami wyższa niż w populacji ogólnej. Na przykład do takich chorób należą choroby reumatoidalne, zapalenia stawów, zespół Sjögrena, inne choroby autoimmunizacyjne, jak choroba Addisona, kardiomiopatia, autoimmunizacyjne zapalenia serca czy łuszczyca. A więc wydaje się, że jednak każda choroba o podłożu autoimmunizacyjnym powinna sugerować nam to, że może być również współistniejąca celiakia i warto tych pacjentów skierować na badania przesiewowe albo wykonać u nich badania, albo u Państwa, jeżeli macie takie choroby w kierunku celiaki. Oprócz tych chorób chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej chorobie jak zespół jelita drażliwego. No, plaga też XXI wieku, prawie 10, nawet do 15% społeczeństwa, głównie również kobiet choruje na tę chorobę. Nie mamy przyczyny, a okazuje się, że w tej grupie pacjentów celiakia ponad 4-krotnie częściej występuje u chorych niż w populacji ogólnej, więc myślę, że IBS i w nowych kryteriach diagnostycznych rozpoznania IBS jest wspomniane o tym, że osoby, które chorują na IBS powinny być przebadane w kierunku celiaki. A więc mamy już grupy pacjentów, grupy objawów, które mogłyby sugerować celiaki, u których należy wykonywać badania diagnostyczne przesiewowe. I teraz jest pytanie, jakie są te kryteria diagnostyczne? Jak powinniśmy ją diagnozować? Jakie przeprowadzać procedury? I na tym przezroczu Państwo widzą, jakie są obecnie obowiązujące rekomendacje diagnostyczne. Muszę tutaj wspomnieć, że no wiodącymi towarzystwami naukowymi, ekspertami, jeżeli chodzi o diagnostykę, są pediatrzy. I to oni wytyczają gdyby trendy do diagnostyki i za tymi trendami podążają gastroenterolodzy dorośli. Jak widzicie Państwo, ostatnie te rekomendacje, o czym już wspomniałam, były wydane w 2020 roku przez grupę ekspertów, w skrócie nazywanych SPGH, czyli European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. To jest towarzystwo, które w Europie jest guru, jeżeli chodzi o gastroenterologię dziecięcą. I te rekomendacje dotyczące dzieci mówią jednoznacznie, że podstawą diagnostyki celiaki są badania serologiczne przeciwciał. I to powinno być pierwszoplanowe badanie, jeżeli podejrzewamy celiaki lub chcemy wykonać badania przesiewowe w grupach ryzyka. Nowe kryteria diagnostyczne mówią też o tym, podkreślają, że u dzieci możemy zdiagnozować celiakię bez wykonywania biopsji jelitowej, czyli bez oglądania błony śluzowej jelita cienkiego oraz bez konieczności wykonywania badań genetycznych. Dlaczego?
bo testy serologiczne już są tak bardzo czułe i swoiste, czyli powyżej mają 99% czułości i swoistości, kiedy gdy są dodatnie, to praktycznie, a jeszcze w określonym stężeniu, możemy być pewni, że jest to celiaki. Jeżeli chodzi o dorosłych, jest kilka ośrodków, nie ma tak jednolitego ośrodka, jeżeli chodzi o Europę, ale jest kilka ośrodków ekspertów, którzy też wydają pewne rekomendacje. Jak Państwo tu widzicie, one są z różnych lat, trochę różnią się między sobą, nie są tak jednoznaczne, ale ostatnio opublikowane rekomendacje w Gastroenterology są z 2019 roku i w tych rekomendacjach tak, oni w końcu się przekonali, że badania serologiczne są niezbędne, są konieczne i że też podobnie jak u dzieci powinny być pierwszymi badaniami, jeżeli chodzi o diagnostykę, ale pomimo dodatnich i wysokich mian tych, czy też poziomów przeciwciał swoistych, ciągle musimy wykonywać biopsję jelitową z oceną wycinków i oceną zmian tych w błonie śluzowej. Czyli u dorosłych nadal niezbędne jest wykonywanie biopsji jelitowej. Ale w obu grupach, jak wspomniałam, podstawę diagnostyki i rozpoczęcie diagnostyki powinna stanowić ocena swoistych przeciwciał w surowicy krwi, czy w krwi obwodowej. Proszę Państwa, jakie my mamy przeciwciała, które mogą świadczyć o celiaki? Otóż mamy trzy różne przeciwciała skierowane przeciwko autoantygenom. To są dwa, to jest przeciwciała skierowane przeciwko enzymowi transglutaminazie tkankowej. W skrócie to są anty-TTG, które tu Państwo macie, to są te przeciwciała. Drugie przeciwciało, autoprzeciwciało, czyli przeciwko własnym tkankom, to jest tak zwane przeciwciało przeciwendomyzjalne. I tutaj bym się chciała zatrzymać, dlatego że odkrywcą tych przeciwciał jest Polak, pan profesor Chorzelski, który je odkrył, ale nie wiedział za bardzo, w 80-tych, przeciwko czemu te przeciwciała są skierowane i tą tkankę nazwał endomyzium, a okazało się, że to endomyzium to nic innego jak transglutaminaza tkankowa, czyli ten enzym, który to jest ten typu drugiego, który znajduje się w jelitach, czyli dokładnie ten sam enzym, przeciwko któremu skierowane są te pierwsze przeciwciała, anty-TTG, ale historycznie nazwa została przeciwciała przeciwendomyzjalne. Dlaczego są te dwie grupy przeciwciał? One różnią się techniką detekcji. Otóż przeciwciała przeciwtransglutaminazie tkankowej mogą być różnymi metodami wykrywane. ELISA, chemiluminescencją, RIA już raczej nie, bo to są dla personelu niezbyt dobre badania, lub ostatnio bardzo rozwiniętymi immunoblotami. Natomiast endomyzium ciągle jest to immunofluorescencja pośrednia. Jaka jest różnica? Immunofluorescencja pośrednia to znaczy, że osoba, która wykonuje te badania, musi przez mikroskop zobaczyć, co tam w zasadzie świeci w tej tkance. I teraz jest tutaj duży czynnik ludzki i ludzkiego błędu, a więc te przeciwciała endomyzjalne, jak Państwo tu widzicie, obecnie spełniają rolę drugoplanową w stosunku do przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej. Trzecie przeciwciało to jest właśnie przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, anty-DGP w skrócie, które również są wykonywane różnymi metodami. Które w takim razie z tych, przy czym tutaj też, co macie Państwo na tym slajdzie, swoiste dla celiaki, co jest takim dosyć nietypowym stanem, są przeciwciała w klasie IgA, bo mamy immunoglobuliny, są przeciwciała w klasie IgM, w klasie IgG i w klasie IgA. I w większości chorób autoimmunizacyjnych te swoiste są w klasie IgG, ale dla celiaki to są przeciwciała w klasie IgA i tylko u osób, które mają ten deficyt IgA, czyli co dziesiąta osoba z celiakiem, jak powiedziałam, ma taki deficyt, powinniśmy oceniać przeciwciała w klasie IgG. I proszę Państwa,
Jaki schemat, który rekomenduje SPGA, jeżeli dotyczy to dzieci w roku 2020? Diagnostykę celiaki zawsze zaczynamy, jak powiedziałam, od badania przeciwciał i oni rekomendują ocenę przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i żeby wykluczyć deficyt, jednocześnie powinniśmy wykonać przeciwciała przeciwko całkowitym immunoglobulinom IgA, czyli to tak zwane total IgA. Jedynie w przypadku, kiedy mamy bardzo niskie stężenie IgA albo deficyt IgA, należy wykonywać testy w klasie IgG. Raczej nie rekomenduje Towarzystwo SPGA wykonywania wszystkich testów, zwłaszcza w klasie IgG u dzieci. Natomiast część tych dzieci może, jak powiedziałam, mieć wykonane, może mieć rozpoznanie bez biopsji jeliktowej. Jakich dzieci to dotyczy? Przede wszystkim dotyczy to dzieci, których stężenie przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA, czyli tych przeciwciał najbardziej swoistych, 10 razy przewyższa górną granicę normy. Ale żeby być pewnym, że jest to celiakia, z drugiej próbki krwi, czyli z drugiego poprania po pewnym czasie wykonujemy właśnie te przeciwciała przeciwko endomyzjum w klasie IgA i one muszą być dodatnie. I obecnie nie ma już potrzeby wykonywania dalszych badań, na przykład genetycznych haplotypu HLA-DQ2-DQ8, ani biopsji, żeby rozpoznać celiakię, bo te testy są tak czułe i swoiste. Które dzieci w takim razie powinny być nadal skierowane na biopsję jelita cienkiego? To są dzieci, u których stężenie przeciwciał przeciw transglutaminazie w klasie IgA jest poniżej 10 razy górna granica normy. U dzieci, które mają deficyt IgA i dodatnie przeciwciała w klasie IgG oraz jeżeli nie mamy dodatnich przeciwciał EMA z drugiego pobrania. Jak ma się to u dorosłych? Jest pewna, jak już wspomniałam, odmienność podejścia diagnostycznego. Badania serologiczne tak, jak najbardziej są wykonywane i tutaj nawet niektórzy z tych twórców kryteriów uważają, że można jak najbardziej użyć testy panelowe do oceny, czyli oceniające wiele przeciwciał w różnych klasach, ale bezwzględne jest zalecenie biopsji jelita cienkiego i oceny wycinków w przypadku diagnostyki dorosłych. Badanie tych wycinków odbywa się, te wycinki do badania histopatologicznego pobiera się w trakcie endoskopii i jak Państwo widzą, badanie wykonane jest metodą immunohistochemiczną, właściwie badanie hematoksylina eozyna i prawidłowy obraz, liczne ładne kosmki jelitowe, a tutaj mamy zanik kosmków z aktywacją limfocytów w tym podścielisku, proszę zobaczyć, z poszerzeniem krypt, z wzrostem limfocytozy śródnabłonkowej. Proszę pamiętać jednak, że zmiany histologiczne nie są typowe dla celiaki. One nie powinny być złotym standardem. Takie zmiany mogą być w przewlekłym procesie zapalnym, w autoimmunizacyjnych chorobach jelit, w niedoborach immunologicznych, alergii pokarmowej, a także różnych infekcjach pasożytniczych. Duże znaczenie ma również czynnik ludzki, bo to człowiek ogląda i niestety są często błędy w ocenie histopatologicznej. Proszę Państwa, jak powiedziałam, w diagnostyce mogą być używane testy panelowe i chciałabym tu Państwu przedstawić, jak można je zinterpretować. Otóż to jest taki przykład testu panelowego firmy Policzek, która jako chyba jedyna obecnie ma testy panelowe, które jednocześnie oceniają całkowite stężenie IgA plus tych przeciwciał, o których wspomniałam. Oczywiście nie ma tu przeciwciał przeciwendomyzjalnych, bo jak powiedziałam, to jest inna zupełnie metoda. Czyli mam panel IgA, czyli testy w klasie IgA, całkowite IgA, transglutaminazę tkankową i deamidowane peptydy gliadyny i mamy panel IgG.
I proszę zwrócić uwagę, że na przykład przykład tego badania, mamy bardzo dodatnie przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej, powyżej 100, te 0,9 to jest ta granica normy, czyli jest ewidentnie przekroczony 10 razy górna granica normy, ten limit. Mamy dodatnie przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny w klasie IgA, natomiast w klasie IgG, jak zrobimy takie przeciwciała, w ogóle nie mamy przeciwko transglutaminazie tkankowej tych przeciwciał, mamy tylko przeciwko deamidowanym peptydom gliadyny. Czy to znaczy, że nie mamy celiaki? Nie, bo tak jak powiedziałam, tylko te przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej są bardzo swoiste dla tej choroby. Czyli taki wynik pokazuje, że mamy prawdopodobieństwo celiaki jest powyżej 98%, a przy tak wysokim stężeniu powyżej 90, nawet 100%, jeżeli jest to dziecko, i możemy rozpoznać celiakię bez biopsji jelitowej. Inne przeciwciała, takie jak te DPG, które widzicie Państwo, czyli przeciwko deamidowanym peptydom gliadyny, mają bardzo ważną też rolę w monitorowaniu diety bezglutenowej, za chwilkę o tym powiem, dlatego może warto jest je mieć na początku tego procesu diagnostycznego, warto mieć poziom tych przeciwciał na początku procesu diagnostycznego. Ale mamy inny wynik, czyli ta osoba w 99% będzie miała celiaki. Z takim wynikiem. Natomiast jeżeli mamy wynik inny, że w klasie IgA w ogóle mamy negatywne przeciwciała, ale nie mamy deficytu, bo widzicie Państwo, że całkowite IgA są w granicach normy. Czyli prawdopodobieństwo celiaki u takiego pacjenta jest praktycznie żadne. No nigdy nie mówimy, że zerowe, bo w medycynie jest wszystko możliwe, ale jest po prostu minimalne. Ale ten pacjent ma dodatnie przeciwciała w klasie IgG, przeciwko deamidowanym peptydom gliadyny. Czasami nawet może mieć przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgG. Co my robimy z takim pacjentem? Jak należy interpretować wynik takiego badania? Otóż proszę Państwa, to, że nie ma przeciwciał w klasie IgA, praktycznie, powiedziałam, wyklucza celiaki. Ale gdy mamy dodatnie przeciwciała, te DPG w klasie IgG, niezbędna jest dalsza diagnostyka i obserwacja pacjenta. Przede wszystkim, czy zrobić takiemu pacjentowi endoskopię i pobrać wycinki, to zależy od objawów. Jeżeli są objawy dosyć silne ze strony przewodu pokarmowego, wydaje się, że gastrolog to zrobi. Ale na pewno musimy obserwować pacjenta i powtórnie wykonać te badania po 6-12 miesiącach, bo część z tych pacjentów może rozwinąć celiakię. Nawet pomimo braku zmian w biopsji, jeżeli taka będzie wykonana. Można też podejrzewać nieceliakalną nadwrażliwość na pszenicę. Niestety jest to choroba, w której nie mamy żadnych testów na dzień dzisiejszy, a jedynie właśnie te przeciwciała skierowane przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny mogą wskazywać na tę chorobę. Jest pytanie, czy można rozpoznać celiakię bez biopsji jelitowej. Ostatnie badania pokazują, że tak, że nawet 30% pacjentów, gdyby zastosować te kryteria jak u dzieci, mogłoby mieć rozpoznaną celiakię bez biopsji, ale u dorosłych proszę pamiętać, że endoskopia, obserwacja błony śluzowej jelita jest również badaniem przesiewowym dla innych chorób, dlatego najprawdopodobniej będzie ciągle wykonywana. Jeszcze na koniec chciałabym pokazać, jakie jest znaczenie badań genetycznych w celiaki, bo też jest wiele mitów, które mówią, że zróbmy badania genetyczne i to pomoże nam wykryć celiaki. Otóż proszę Państwa, niezbędne są dla celiaki geny HLA, DQ2, DQ8, czyli każdy chory ma te geny, które kodują cząsteczkę HLA, DQ2, DQ8, ale proszę pamiętać, że prawie 30% populacji zdrowych osób również ma te geny. Czyli to, że mamy dodatni wynik haplotypu HLA, DQ2, DQ8 w ogóle nie świadczy o celiaki. To tylko pokazuje, że mamy pewne predyspozycje. Jeżeli nie mamy tych genów, to faktycznie wyklucza celiaki, co jest bardzo ważne. Dlatego kiedy wykonujemy badania, jeżeli chodzi o genetykę, badania genetyczne, przede wszystkim u osób, gdzie mamy pewne wątpliwości, problemy diagnostyczne, w przypadku podejrzenia seronegatywnej celiaki, która się zdarza niezmiernie rzadko, albo w grupach ryzyka, żeby wykonać te, wykonujemy te badania i wtedy widzimy, że
pacjenci z brakiem HLA deku 2, deku 8 właściwie nie muszą być poddawani dalszym badaniom przesiewowym. Pamiętajcie, że nigdy badania genetyczne nie powinny być pierwszoplanowe w diagnostyce celiaki, bo to jest dosyć duży błąd i nie powinno się tak diagnozować celiaki. Pamiętajmy też, że jednorazowe badanie przesiewowe w grupach ryzyka nie jest wystarczające, jeżeli chodzi o badanie przeciwciał. Takie testy serologiczne powinniśmy powtarzać co 2-3 lata, co rok, 2 lata, no 3 lata, bo to najczęściej są 3 lata. A jak długo? Badania pokazują, że na przykład u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego co najmniej przez 5 lat od rozpoczęcia choroby. Wtedy najwięcej osób choruje, ale zawsze nawet w dłuższym okresie, jeżeli pojawiają się pewne objawy, które mogłyby sugerować celiakię. Jeżeli chodzi o leczenie celiaki, proszę Państwa, już tak mówiąc o diagnostyce, wspomniałam, że na dzień dzisiejszy jedynym leczeniem celiaki jest restrykcyjna, trwająca całe życie dieta bezglutenowa. Tu chciałabym zwrócić uwagę, że to nie dotyczy tylko mąki i produktów pochodzenia mącznego, pieczywa, ale wielu produktów na rynku, do których gluten jest ze względu na te zdolności lepienia różnych substancji jest dodawany. Przede wszystkim dotyczy to różnych wyrobów mięsnych. Wszyscy ci, którzy chorują na celiakię, wiedzą, że najbezpieczniejsze są produkty ze znakiem przekreślonego kłosa, określane jako produkt bezglutenowy. Również Polskie Towarzystwo Celiaków bada różne produkty i na ich stronach zawsze zalecam, żeby się z nimi skontaktować. Oni na ich stronach znajdują się produkty, które są przebadane i o których oni dobrze wiedzą, członkowie tego towarzystwa i władze towarzystwa, że są one bezglutenowe. Na diecie bezglutenowej właściwie objawy choroby, powinny mijać. Czas jest bardzo różny w zależności od tego, jak zaawansowana jest choroba. U dzieci to jest dosyć szybki proces i proszę zauważyć, że też wszystkie przeciwciała, które były dodatnie, one na diecie do glutenowej ulegają normalizacji, szczególnie te przeciwciała skierowane przeciwko tym deamidowanym peptydom gliadyny. Autoprzeciwciała przeciwko transglutaminazy mogą czasami, co widzicie Państwo, tutaj się utrzymywać, bo jest autoimmunizacja. Pamiętajmy, że naprawdę błędem jest wprowadzenie diety bezglutenowej, ona jest teraz tak modna, przed zakończeniem procesu diagnostycznego. Ja to podkreślam, bo wtedy jest to problem dla lekarzy i dla Państwa, musicie wrócić powtórnie do diety glutenowej, żeby przeprowadzić pełną diagnostykę. Także podsumowując, w diagnostyce celiaki, niezależnie czy jest to diagnostyka dotycząca osób dorosłych, czy też dzieci, pierwszoplanowe są badania serologiczne swoistych przeciwciał. Najbardziej czułe i swoiste są przeciwciała skierowane przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA. I to one, jeżeli są dodatnie, potwierdzają rozpoznanie celiaki. Biopsja jelita i ocena histopatologiczna, którą wykonujemy osób dorosłych, nie powinna być jednak złotym standardem. Nie powinno się zaczynać diagnostyki od biopsji, bo jak pokazałam, te zmiany mogą być również w innych chorobach. Obecnie u dzieci 50% celiaki rozpoznanych jest bez biopsji jelitowej. Możliwe, że w przyszłości może być to dotyczyć to również dorosłych. No i jednorazowe badanie serologiczne w grupach przesiewowych jest niewystarczające. Po prostu należy je powtarzać, nawet jeżeli osoby nie mają żadnych objawów, co jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo dziękuję za uwagę, już zaczęłam trochę przyspieszać, bo chyba wydłużyłam, ale mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa. Jeszcze na koniec mojego wykładu cytat. Epidemiolog, lekarz XIX-wieczny mówił, że choroby zmieniają się w czasie i dlatego też lekarze powinni pamiętać o zmianie swojej świadomości. Celiakia jest przykładem takiej choroby, gdzie ta świadomość w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo się zmieniła. Ja mam nadzieję ciągle, że ta góra lodowa zmieni się w taki obrazek, że będziemy mieć więcej rozpoznań celiaki, tym bardziej, że nie ma na to leczenia
drastycznego. Dieta eliminacyjna jest tym, co jest podstawą takiego leczenia. Bardzo dziękuję. Pani profesor, my również bardzo serdecznie dziękujemy za ten ciekawy i bardzo wartościowy wykład. A teraz zapraszamy Państwa na krótki film dotyczący właśnie testów policzek, które są wykorzystywane w diagnostyce celiaki, a następnie przejdziemy właśnie do pytań, więc zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zadawania ich za pośrednictwem czatu. Masz objawy takie jak wzdęcia, ból brzucha, przewlekłe zmęczenie czy anemia i podejrzewasz u siebie celiakię? Wykonaj ilościowe testy policzek celiakia IgA oraz celiakia IgG w laboratoriach grupy ALAB i poznaj przyczynę swoich objawów. Testy policzek służą do ilościowego oznaczania stężenia przeciwciał występujących w chorobach alergologicznych, autoimmunologicznych oraz zakaźnych. W testach policzek zastosowano indywidualną krzywą kalibracyjną, która pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych ilościowych wyników. Test policzek celiakia IgA pozwala oznaczyć stężenie przeciwciał wobec transglutaminazy tkankowej, deaminowanego peptydu gliadyny oraz total IgA w ramach jednego badania. W przypadku pacjentów z niedoborem immunoglobuliny zaleca się wykonanie testu celiakia IgG. Testy policzek charakteryzują się dużą czułością i swoistością, odpowiednio 98 oraz 100%. Omawiane testy są zgodne z zaleceniami SPGH oraz są testami polecanymi do potwierdzania wyników uzyskanych przy pomocy testów przesiewowych. Serdecznie zachęcamy do korzystania z oferty testów policzek dostępnej w laboratoriach grupy ALAB. Przejdziemy właśnie do kolejnej części, gdzie jak widzę na czacie pojawiło się wiele pytań dotyczących właśnie celiaki i glutenu, więc pani profesor, pierwsze pytanie brzmi, gdy jesteśmy na diecie bezglutenowej, to czy warto wykonać te badania, a jeżeli nie, to po jakim czasie możemy podjąć tą diagnostykę w kierunku celiaki? Jeżeli jesteśmy na diecie bezglutenowej, tak, zaraz, proszę Państwa, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, czyli jeżeli jesteśmy na diecie bezglutenowej, a nie mamy do tej pory przeprowadzonej diagnostyki w kierunku celiaki, nie możemy, w ogóle nie powinniśmy przystępować do żadnych badań. Czyli najpierw powinniśmy znowu powrócić do normalnej diety zawierającej gluten, bo nie ma żadnych markerów, zarówno serologicznych, jak i markerów dotyczących błony śluzowej, jeżeli nie spożywamy glutenu, albo są one tak niespecyficzne, albo na granicy normy, że nie możemy jednoznacznie postawić diagnozy. Dlatego też, jeżeli jesteście Państwo na diecie bezglutenowej z różnych powodów, a chcielibyście wiedzieć, czy nie macie celiaki, to trzeba powrócić do normalnej diety zawierającej gluten i ten powrót musi być co najmniej, tak się określa, na obecnie rekomendacje mówią, że około 6 tygodni, i przy czym codziennie powinno się spożywać zawartość glutenu, która odpowiada tak mniej więcej 4 kromkom chleba. Czyli wcale nie jest to tak mało. To też zależy od predyspozycji genetycznych i od człowieka, ale jednak proszę pamiętać, pomimo tego, że jednak czujecie się źle po wprowadzeniu diety glutenowej, ale nie macie tej diagnostyki, tak należy postąpić. Tak dlatego przestrzegam przed wprowadzeniem, właściwie uważam, że każdy, kto chciałby zastosować dietę bezglutenową z różnych powodów, bo przyczyn na stosowanie tej diety jest wiele, teraz jest ona bardzo modna, to przede wszystkim powinien sobie zbadać przeciwciała, czy naprawdę nie ma celiaki.
a dopiero potem przechodzić na dietę bezglutenową. Także tak bym uważała. Mamy tu jeszcze jakieś inne pytania? Zaraz ja zobaczę, bo ja widzę Państwa czat. Czyli to byłoby, jak długo utrzymują się przeciwciała przy stosowaniu diety bezglutenowej? Jak rozumiem, jest to u osoby, która ma celiakię i ma dietę bezglutenową. I tutaj chciałabym powrócić do tego swojego slajdu. I Państwo widzicie, że po pierwsze, zależy to od tego, jakie jest stężenie wyjściowe przeciwciał. Jeżeli mamy to bardzo wysokie stężenie, to to utrzymywanie się dodatnich przeciwciał może być bardzo długie, nawet pół roku, 6 miesięcy po stosowaniu diety bezglutenowej. Ale to, co jest istotne, one, zobaczcie Państwo, spadają. Ta przerywana linia oznacza normalizację, to jest norma. Czyli widzicie, tutaj to są badania nasze na dzieciach przeprowadzane 3-9 miesięcy, zanim się to unormowało. Jeżeli chodzi o deamidowane peptydy gliadyny, czyli o ten czynnik zewnętrzny, nie dajemy glutenu, więc nie mamy tych peptydów glutenowych i przeciwciał przeciwko tym peptydom. Natomiast proszę zobaczyć, że z autoprzeciwciałami jest to trochę gorzej. To są przeciwciała. Ja to zawsze mówię przeciwko, teraz jest ta moda, że mówić wobec transglutaminazy tkankowej. Proszę zobaczyć, że one się mogą naprawdę długo utrzymywać, nawet do 2 lat. Więc to nie jest tak, że wprowadzimy dietę bezglutenową i od razu po 2 miesiącach mamy normalizację przeciwciał. Nie, to jest bardzo indywidualne i zależy od stężenia wyjściowego. Także może to być długi proces, ale może to być takie, że już po 6 miesiącach mamy zupełną normalizację przeciwciał surowicy. Także to jest następne pytanie. O, jestem na diecie bezglutenowej. Czy warto wykonać badania? Jeżeli chyba tak albo nie, to po jakim czasie? Proszę Państwa, wszyscy, którzy mają rozpoznaną, zawsze warto je wykonać i potrzeba nawet je wykonać, dlatego że Państwo widzicie, że ocena przeciwciał w surowicy to jest jednocześnie monitorowanie stosowania diety bezglutenowej. A więc według rekomendacji, które mamy w pediatrii, jest tak, że pierwsze badania po rozpoznaniu celiaki i wprowadzeniu diety bezglutenowej, pierwsze badania przeciwciał wykonujemy po 3 miesiącach, następnie po 6 miesiącach od wprowadzenia diety bezglutenowej, a następnie przynajmniej raz w roku, ale najczęściej po 6 miesiącach stosowania diety bezglutenowej i patrzymy na dynamikę spadku stężenia przeciwciał, czyli jest to jak najbardziej wskazane. Jeżeli mamy natomiast wzrost tych, nie mamy spadku, to znaczy, że coś jest nie tak z naszym leczeniem. To znaczy, że możemy świadomie albo nieświadomie podjadać gluten, czyli spożywać produkty, ale najczęściej nawet nieświadomie zawierające gluten. Czyli tak, odpowiedź jest jak najbardziej, na diecie bezglutenowej powinniśmy monitorować stężenie przeciwciał, żebyśmy wiedzieli, jak działa na nas leczenie. Następne pytanie. Oj, bardzo dziękuję za to pytanie. Czy skoro zalecana jest diagnostyka w kierunku celiaki dla pacjenta z IBS, czyli z zespołem mielita drażliwego, czy zaleca się również taką diagnostykę dla pacjentów z SIBO? Jest to już bardzo specjalistyczne pytanie, ale może ja wyjaśnię na początek tym, którzy nas słuchają, co to jest właściwie SIBO i dlaczego jest takie pytanie. Otóż SIBO to jest to jest skrót od angielskiej nazwy, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, czyli przerost mikrobioty bakteryjnej jelita cienkiego. Czyli ta mikrobiota, która powinna się znajdować w jelicie grubym, jakimś cudem dostaje się do jelita cienkiego i daje objawy, które często przypominają zespół jelita drażliwego. Poza tym prawie 30% zespołem jelita drażliwego ma jednocześnie ten przerost flory bakteryjnej w jelicie cienkim. Czy się zaleca? Prawdę mówiąc, muszę powiedzieć, że nie ma tego w kryteriach zalecenia, ale
Wiadome jest, że pacjenci z celiakią ma odsetek pacjentów z celiakią i tych, które ma SIBO, jest większy niż w populacji ogólnej. A więc chyba, tak jak opisuję te grupy pacjentów, u których należałoby wykonywać badania przesiewowe, ja bym uważała, że SIBO jak najbardziej jest zespołem, którym można zastosować, a nawet może trzeba, chociaż nie jest to w rekomendacjach, diagnostykę w kierunku celiaki, przynajmniej na poziomie badań serologicznych, czyli jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo za to pytanie i właściwie dołożę sobie teraz to nawet do slajdów. Dalej, jak różnicować chorobę Crohna i celiaki? No są zupełnie oddzielne, różne choroby. Przede wszystkim, pierwsze różnicowanie, mają inne objawy. No w chorobie Crohna dominują biegunki, krew w stolcu, objawy są może trochę podobne, ale ta krew jednak jest taka dominująca. Poza tym, proszę Państwa, celiakia ma te specyficzne badania serologiczne przeciwciała. Przy czym może być tak, że jest jednocześnie celiakia i zespół Crohna. To wtedy tylko i wyłącznie badanie endoskopowe może nam pokazać, czy mamy do czynienia tylko z Crohnem, tylko z celiakią, czy też są to dwie choroby współistniejące. To jest już bardzo specjalistyczne badanie. Proszę Państwa, Darek, bo ciągle coraz więcej pytań się pojawia, czyli jeżeli chodzi, z czym związane będą podwyższone ALAT, ASPAT w celiaki, jakie są dane na ten temat? Proszę Państwa, czyli pytanie jest o patogenezę podwyższenia transaminaz w celiaki. Muszę powiedzieć, że patogeneza nie jest do końca poznana. My tylko wiemy, że jeżeli mamy pacjenta, który ma podwyższone stężenie aktywności enzymów ALAT, ASPAT, czyli tak zwanych enzymów wątrobowych w surowicy krwi, a nie ma żadnych innych powodów, dla których te enzymy mogłyby być podwyższone, należy zrobić badania w kierunku celiaki. Może to być związane z tą patogenezą dotyczącą w ogóle zniszczenia i procesu zapalnego, dotyczy nie tylko jelit, ale również innych organów, między innymi wątroby. Podobny mechanizm jak częste współistnienie celiaki w chorobach w autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby. Ale dokładnych korelacji i dlaczego dochodzi akurat do wzrostu transaminaz, prawdę mówiąc nie znalazłam takich publikacji, chociaż najprawdopodobniej jest to związane z procesem zapalnym i z uszkodzeniem komórki wątrobowej. Dalsze pytania w trakcie karmienia, zaraz zobaczę, bo nie wiem, czy będę miała na to odpowiedzieć. W trakcie karmienia piersią u moich dzieci po produktach zawierających gluten wychodziła reakcja alergiczna skórna. Tym samym odeszłam od glutenu. Jak rozumiem, to pani spożywała ten gluten i u dziecka karmionego piersią pojawiły się zmiany skórne. Starszy syn ma wstrząsy anafilaktyczne po zjedzeniu glutenu. Czy w takim razie należy wrócić do diety glutenowej, by diagnozować celiaki? Te objawy, o których pani mówi, wstrząs anafilaktyczny po pszenicy oraz zmiany skórne u dziecka karmionego piersią, jeżeli pani spożywała gluten, wskazywałyby raczej nie na celiaki, a na alergię na gluten, a chyba raczej na pszenicę. Czyli ja bym raczej szła w kierunku diagnostyki alergicznej, a nie diagnostyki w kierunku celiaki. I w żadnym razie, jeżeli jest wstrząs i takie zmiany po zjedzeniu glutenu, nie wprowadzałabym do diety glutenu, tylko raczej diagnozowała dziecko w kierunku alergii na gluten, bo choroby glutenozależne to nie tylko
celiakia, bo o tym nie mówiliśmy, ale to może być przede wszystkim też alergia na gluten. Także bym szła w takim kierunku, a na pewno nie wprowadzałabym diety u dziecka, który po spożyciu ma wstrząs anafilaktyczny. To na pewno nie. Co to znaczy celiakia seronegatywna? No, dziękuję za to pytanie, ja tak troszeczkę zbyłam ten temat, wspominając tylko, ale u części pacjentów, u dzieci to praktycznie się nie zdarza, natomiast u niektórych pacjentów dorosłych może być taka sytuacja, a zwłaszcza im starsza osoba, to tym bardziej może to być związane z tym, że jest celiakia, a nie ma tych swoistych przeciwciał. Albo one są na granicy normy. Bo osoby starsze nie potrafią produkować takiej ilości przeciwciał, jak wiąże się to z rozwojem układu immunologicznego, jak osoby młode i dzieci. I my wtedy mówimy o celiaki seronegatywnej, czyli że nie ma przeciwciał, a jest celiaki, ale podkreślam, że jest to bardzo, już kończymy tutaj, że już kończymy, ale to jeszcze bardzo chciałabym powiedzieć o jednym pytaniu, jeżeli mogę, ostatnie pytanie, dlatego że dostałam takie pytanie, które bardzo mnie interesuje. Wpływ glutenu u dziecka z ASD, czyli to są choroby ze spektrum autyzmu, z diagnozowanym zespołem przesiąkliwego jelita. Proszę Państwa, wiemy o tym, że autyzm, choroby ze spektrum autyzmu wiążą się z dysbiozą jelitową, z tak zwanym leaky gut, czyli z jelitem przesiąkliwym. I u tych pacjentów czasami dieta bezglutenowa stosowana przez lekarzy ma korzystne efekty. Jednak muszę tutaj Państwu powiedzieć, że nie ma na to naprawdę badań, które by potwierdzały, że tak jest. A kiedyś, jak będziemy mieli czas, to ja pokażę nasze badania, które pokazały, że dzieci z ASD nie mają jednak przeciwciał przeciwgliadynie i transglutaminazie. Tutaj ta dieta może mieć inny efekt, ale nie wiąże się to z celiakią, na pewno. No i jeszcze ostatnie pytanie, jakie różnicować nietolerancję glutenu i celiakię? Proszę Państwa, celiakia jest to nietolerancja glutenu. Także dziękuję bardzo. Pani profesor, my również bardzo serdecznie dziękujemy za odpowiedź na pytania. Myślę, że udało nam się odpowiedzieć chyba na wszystkie pytania. Jeżeli nie, to udzielimy na nie odpowiedzi drogą mailową. Jeszcze raz chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za całą wiedzę, którą przekazała Pani profesor nam podczas tego spotkania. Jestem przekonana, że nasza świadomość o celiakii w tym momencie jest większa niż na samym początku. A Państwa zapraszam oczywiście na nasz kanał na YouTubie, gdzie zostanie umieszczone to webinarium, jak również po prostu do firmy Alab Laboratoria. Więc jeszcze raz dziękuję i życzę miłego popołudnia. Ja bardzo dziękuję i muszę powiedzieć, że było parę pytań dotyczących nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten. Może kiedyś zrobimy taki wykład, bo muszę powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, obecnie nie ma żadnych testów, które by potwierdzały tę chorobę, jedynie wprowadzenie na próbę po wykluczeniu celiaki diety bezglutenowej może dać jakiś efekt. To jeszcze tylko tak na szybko odpowiem. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy.